Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałem dla was największe wpadki w telewizji na żywo. Fejle, porażki, niechciane i nieoczekiwane sytuacje. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Komentujcie, lajkujcie, ja z góry wszystkim dziękuję i zapraszam was do oglądania. Kierowca przejechał na czerwonym świetle. Gdy sędzia się spytał jego syna, czy rzeczywiście przejechał na czerwonym świetle, on odpowiedział mu, że dzisiaj ponownie zrobił to samo. Najgorsza zdrada taty. Did he go through the red light? Aby promować otwarcie parku rozrywki, lokalni reporterzy poszli odwiedzić park i wzięli udział w emocjonujących przejażdżkach. Tak ekstremalnego przejazdu chyba się nie spodziewali. Podczas pre-show meczu hokejowego trzech gospodarzy prowadziło transmisję, ale uczestniczyło w nim tylko dwoje. No może kobieta miała za zadanie się tylko uśmiechać. Trochę smutna rola, choć ładny uśmiech. Nasze kompetencje obsłużyć i poznać, kto winowat, czemu my nie zabijamy? Mężczyzna, który miał udowodnić, że jest najszybszym czytelnikiem świata. No i pokazał to, ale chyba w to nikt nie uwierzył. Talent show w różnych programach telewizyjnych, różne dziwne rzeczy się dzieją. Tak jak tutaj Lady Gaga, która rzuca na stół pieniądze. Niesamowity moment komediowy zdarzył się, gdy przerwano reporterce na ulicy. We're not live. Gospodarz w pewnym programie telewizyjnym skrytykował ubiór pewnej kobiety, który moim zdaniem jest odpowiedni. Jennifer Lopez i Ed Sheeran. Gorszego koncertu chyba nie dało się usłyszeć. Zła synchronizacja, ocencie to sami. Szak jest człowiekiem bardzo utalentowanym. Na przykład potrafi freestylować. Nicki Minaj była zaskoczona. Na koncercie w Waszyngtonie Dua Lipa przypadkowo uderzyła jedną z tancerek mikrofonem, powodując, że mikrofon zniknął w tłumie. Straciła go, ale koncert dalej prowadziła. Adele podczas odbierania ważnej nagrody bardzo długo przemawiała, aż w końcu jej przerwano, by nie trwało to tak długo. A ona z palcem podziękowała i do zobaczenia. Chyba ze sobą wcześniej nic nie uzgodnili, ponieważ rozmawiali o dwóch różnych tematach i ani jeden, ani drugi nie wiedział, o co chodzi. Oh my god. You just lost all of your cred, dude. That's right. That's what you should do right now. Premier Australii prowadził konferencję prasową z kilkoma kamerzystami w pobliżu placu budowy. Z domu wyszedł mężczyzna i przerwał wywiad, prosząc premiera i dziennikarzy o opuszczenie trawnika. Hey guys, I've just reseated that. Yeah, please, off the thing. Gdy próbujesz coś powiedzieć, ale dokładnie nie wiesz, co chcesz powiedzieć. Więc wychodzi to na przykład tak. Teach him to have to fish. You give him. You give him. Prezenter rzucił sztucznego węża w stronę kobiety. Ale reakcja chyba normalna. Prezenterka miała bardzo różne poglądy polityczne, lecz miała opowiedzieć o pewnej stacji paliw, a na jej temat niestety nic nie wiedziała. Dlatego też opuściła program. Firmy z parasolami nigdy by się do tego nie przyznały.
Ale jeżeli wieje mocno wiatr i pada deszcz, to parasolki są bezużyteczne, ponieważ albo je rozwalimy, albo i tak będziemy cali mokrzy przez deszcz, który leci razem z wiatrem z boku. Podczas nagrywania wypłynięcia statku w Grecji, mężczyzna spóźnił się o kilka sekund. Już brał walizkę, zamykał bagażnik, aż tu nagle rampa podnosi się do góry. Tym też sposobem rejs go ominął, a jego taksówka odjechała. Pies, który ukradł ciepłe jedzenie z rusztu, podczas gdy właściciele byli zajęci wywiadem. Przeważnie w sądzie do sędziego zwracamy się wysoki sądzie. A ta kobieta do sędzi mówiła: kochanie, chciał się tylko lekko rozgrzać, ale trzeba mieć oczy dookoła głowy. Trochę głowa zaboli. Mistrz karate, który próbuje rozbić ręką kokosy. Troszeczkę mu nie wychodzi, ale przynajmniej spróbował i był w telewizji. Piękny kwiatek? No był, ale się przesadzi do nowej doniczki. Absolutely. Nie jesteś godny uścisku dłoni, moim zdaniem zachowanie skandaliczne. A miał być to świetny robot do makijażu. Może producenci na przyszłość się trochę poprawią. Król Karol i reszta rodziny królewskiej zachowali spokój, gdy ich twarze były roztrzaskane ciastem. Pewnie było to zaplanowane. No i to się dopiero nazywa pozytywne przywitanie. To ja, tak. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu. Dajcie to znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry wszystkim dziękuję. Wpadajcie na poprzednie filmy. My się widzimy w kolejnych filmach. Piszcie również propozycje do następnych materiałów. Może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy pomysł. Trzymajcie się, na razie. Piąteczka. Bomba. Bye.